Lecę do Toskanii na 11 dni. Część czasu spędzę w miastach, część na prowincji. Myślę, że dość zminimalizowałam i odśmieciłam moje podręczne środki i akcesoria higieniczno-pielęgnacyjne. Tak naprawdę pewnie wystarczyłoby samo mydło, przyznaję, ale minimalizm to dla mnie nie asceza, tylko racjonalne minimalizowanie zbędnych przedmiotów. Wszystko w sumie używam w pełnym wymiarze w domu, na co dzień. Nie kupuję specjalnie miniatur, bo to śmieciogenne. Przelewam kosmetyki z pełnowymiarowych produktów do mniejszych opakowań, pochodzących najczęściej z recyklingu. Płyny będą schowane do worka strunowego, bo wszystko biorę do bagażu podręcznego. Woreczek jest już nieco zmęczony życiem, ale dopóki się domyka, będę go używać. Czasami nie maluję się wcale. Ostatnio, jak mam wenę, używam nawet rozświetlacza i bronzera 2 w 1. To najnowszy zakup z firmy Puro Bio. Firma ma naturalne składy i nie testuje na zwierzętach. Rozświetlacz daje albo mocniejszy efekt i wówczas może zastąpić miedziany cień do powiek, albo bardziej delikatny, widoczny tylko pod słońce. Podkład Puro Bio, który pokazywałam w zakupach z Ekocudów. To wersja mineralna z dodatkami olejów. Dobrze mi się sprawdza krycie lekkie do średniego. Nie znam się na tym, ale podoba mi się wykończenie, które pozostawia na skórze. Do kompletu wielofunkcyjny mini kabuki, który mam już chyba z 10 lat i nie pamiętam skąd pochodzi. Jedna paletka cieni. Tutaj miks. 2 cienie z Ingliota kupione dawno temu. Jeden cień z Lili Lolo. A sama magnetyczna paletka pochodzi z Nabi. Paletka jest wykonana z tektury. Jasny cień to prawie kolor skóry, ciemnobrązowym podkreślam czasami brwi. Do kompletu pędzelek. Również mam go od zawsze, nie pamiętam skąd. Ostatnią rzeczą w kategorii makijaż jest metalowa pęseta. Puder myjący. Przepis na puder w opisie i teraz na pasku na ekranie. Byłam z siebie zadowolona, bo wreszcie znalazłam pomysł na opakowanie szamponu z tinktury. Moim zdaniem niestety nie nadaje się na trzymanie i przewożenie w nim szamponu w kostce, bo jest w większości z tektury i już widzę te rozmoczone ścianki papieru brudzące wszystko dookoła. Przysypałam do niego puder, ale nie ogarnęłam, że przecież spód i wierzch są metalowe, więc niestety glinka straciła swoje właściwości. Niemniej puder zużyję, bo nadal myję. Sam puder polecam. Jak Wam się nie sprawdzi, możecie go zjeść. W chwili kryzysu. Po myciu pH skóry przywróci hydrolat. Przelałam go z większej butelki do takiej 30 ml po jakimś oleju. Atomizer pełnowymiarowy dobrze się sprawdza. Biorę ze sobą również uniwersalny olejek jojoba przelany do 10 ml butelki po innym oleju. Olejek będę używać na twarz i w razie potrzeby na ciało. Na dłuższą metę sam olej mógłby wysuszać, bo nie ma w nim czegoś, co mogłoby nawilżyć w przeciwieństwie do kremu. Ale zamierzam go używać od razu na podkład z hydrolatu lub na mokre ciało po prysznicu. Powinno być ok. Olej używam jeszcze przeważnie w ilości kilku kropel na umyte i mokre włosy oraz do zmywania powiek, jak nakładam cienie. Mydło było chyba jedną z pierwszych zmian w mojej łazience. Dobre mydło nie powinno wysuszać. Ostatnio zaczęłam kupować mydła z polskich manufaktur. Na podróż zabieram odkrojone części mydeł, m.in. z 4 szpaków i próbkę mydła A1, którą dostałam w gratisie. Mydła przewożę w puszce kupionej w Lush. Jeśli nie macie dostępu do Lush, przejdźcie się po prostu po sklepach spożywczych i poszukajcie puszki Landrynek. Jeśli chodzi o szampon w kostce, to ostatnio mnie poniosło i kupiłam kilka różnych do testów, bo nie znalazłam jeszcze swojego grala. Na podróż biorę szampon Otaki ze względu na jego niewielkie gabaryty. Był sprzedawany od razu w tej puszce. Dezodorant Soap Deli z korą dębu i wierzby przyłożony do puszki. Pełnowymiarowe opakowanie jest ze szkła. Nie potrzebuję pełnowymiarowego produktu na 2 tygodnie. Upały jeszcze nie nadeszły, ale póki co jestem zadowolona z tego konkretnego dezodorantu.
Maszynka Wilkinsona. Mam nadzieję, że mnie przepuszczą z nią przez bramkę, bo teoretycznie w podręcznym nie można brać maszynki na żyletki, ale ta jest z plastiku. Spróbuję. Coś smętnego, ale przyjemnego. Perfumy Lush, bardzo wydajne i nietestowane na zwierzętach. Mam zapach Rentless, dla mnie pachnie korzennie. Zapach kojarzy mi się z Portugalią, tam go kupiłam. Jeśli gdzieś znajdę Lush, kupię chyba kolejny. Filtr UV, oba z poprzedniego roku. Były dobrze przechowywane, chcę je zużyć. Następny kupię już bardziej świadomie. Wybiorę taki, który nie obciąża środowiska wodnego, ale o tym w innym filmie. Na temat higieny jamy ustnej był odrębny odcinek, do którego zapraszam zainteresowanych. Link w opisie i w tym momencie na ekranie. Aktualnie używam wczoteczkę z Lidla, jest całkiem w porządku. Nic nadal Georganics. Moja wersja, jak się okazało, jest z woskiem pszczelim, ale można też dostać wersję z woskiem roślinnym. To chyba jakaś inna, nowsza partia. Biorę ze sobą również proszek na bazie sody i glinki, którego akurat nie miałam przy sobie w trakcie nagrywania. Przepis zjawi się na kanale. Kiedyś. Zajmuje mniej miejsca niż pasta i jest wydajny. I jeszcze bardzo indywidualna sprawa, czyli soczewki i pudełko. Bo bez nich jestem ślepa jak kret. Na koniec grzebień. Jaki jest, każdy widzi. Wszystko tak naprawdę mieści się w kosmetyczce. Minimalizm w kosmetyczce wakacyjnej może być dla każdego czymś innym. Dla mnie wygląda jak w filmie. Na teraz, za rok może być inaczej. A bez czego Wy na wakacjach nie możecie się obejść? Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu, pa!